Siemeczko, dziś witajcie tutaj w kolejnym odcinku. Kanał jest oczywiście vlog, no i w tym odcinku nagrywam sobie orkę. Nie wiem jeszcze po co, sobie się nie pytałem. Ale ogólnie oreczkę sobie nagrywamy pugiem. Patrzę, że to jest takie, mało osób nagrywało. Pług czołowy plus pług zwyczajny. Albo oczywiście obrotowe jest pług. Czołowy to jest trójka, gromasza obracalna, a tylni to jest Ferdinand Etes, pięcioskiłowy obracalny. No jak widzicie, sobie nagrywam, tutaj zestawik. Stary Nikon jest, nie wiem ile on ma lat, ale nagrywa Full HD, więc jest ok, 30 klatek, ale i tak YouTube to zmniejsza właśnie do 30 klatek, więc tragedii to nie ma. A statyw kupiłem ostatnio tani, dosyć Velbo M45, nie wiem, tam stówkę z groszami chyba kosztował. Tani jest, ale dobry. Mi tylko o to chodzi. Ciekawy jestem, czy będziecie coś przez to widzieć. O, przez to sobie nagrywam, bo po prostu wtedy mniej baterii czerpię, żeby ustawić sobie właśnie kamerę. Sobie nagrywam przez to się dostosowuję, żeby jak najmniej baterii szedło, bo nie kupię nowej baterii, nawet nie wiem, czy się kupi do tego aparatu baterię nową. Z ładowarkę kiedyś zgubiliśmy, to kurczę, to szkoda gadać, że kupiliśmy, to już był cud, to było 2 lata temu, więc myślę, że baterii to jeszcze jako tak nie będzie, ale pewnie z ładowarką pewnie już bym jej nie dostał. No ale okej. Co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? Pług to jest razem 8 skip do ciągnika John Deere 8345R, czyli z ciągnika o mocy maksymalnej 394 koni mechanicznych. Jest strasznie wieje, więc trochę mi trzęsie tak czy siak, ale i tak gdybym miał to w ręce trzymać, to myślę, że tak jest 2 razy lepiej. Co taki krótki film chciałem wam nagrać, tak po prostu, bo dawno vlogów nie było. No i to jest wielkie pole z 10 hektarów, więc tutaj trochę mam czasu, dopiero godzina 14, więc na spokojnie do godziny, do godzinki sobie 15 ponagrywam, zmontuję może jeszcze dzisiaj i na niedzielę będzie fajny filmik, czyli na 8 września, bodajże tak, 8 września, bo pierwszy to był niedziela. No i to chyba tyle. Tak na szkowo powiedziałem, a to są już poprzednicy, już widzę, że jedzie, więc co? Trzymajcie się, cześć. W drugiej części vloga nagrywam go no kilka dobrych dni później, była sobota, dzisiaj jest czwartek, czyli 6 dni później, nie, źle, 5. 5 dni później nagrywam, żeby wam powiedzieć, że jednak tutaj jest jęczmień zasiany, a na połowie jest jęczmień zasiany, o, a na drugi będzie żyto zasiane, a może na dnie połowy, na ćwierć, no na 1/3 będzie żyto zasiane i tam dalej też jest pole ponad hektar, może 2 nawet, nawet dwa hektary. Ja już byłem przestraszony, bo nie było w domu, przyjeżdżam, patrzę, no John Deere jedzie, myślę, że nawóz rozsiewa, nie patrzę się w nich, no już byłem zamany jednak, że nie nagram filmu, miałem, tak sobie postanowiłem, że chcę nagrać właśnie zsiewów jeszcze i sienokosów, no siewy sienokosy jeszcze chcę nagrać, podsumowanie sezonu i jeszcze może, jeśli by dała radę, opryski jakieś, ale wątpię, no i to bym chciał jeszcze nagrać, już byłem załamany, że już nic nie nagram, ale jednak jest ok. Jest tutaj jęczmień zasiany, tu będzie żyto, więc będzie film z siewów żyta, najprawdopodobniej żyta. Widzicie, tutaj jęczmień jest o zimy, czyli będą żniwa w czerwcu, no to fajne, dwa filmy ze żniw będą za rok, więc myślę, że ok. Taki króciutki odcinek, no ale coś tam, zawsze jakaś relacja. Dzisiaj widzieliście, jak nagrywam zatyw aparat, jak orka szła tym zestawem. No, widzę tak. No i dziękuję za sukces na tego filmu, bo na tą chwilę, jak nagrywam, jest 13 tysięcy wyświetleń. Przyszło mi 50 nowych widzów, subskrybentów. No
No i tam lajków jest około 150, więc jestem bardzo szczęśliwy, dziękuję. No i to chyba tyle. Tak wam chciałem powiedzieć, że tutaj dograć. Myślałem, że tamten film jest taki krótki, to dogram, zmontuję i będzie ok. Więc co? Trzymajcie się, cześć. Następny film myślę, że to będzie siewów żyta, albo ewentualnie powiem o agrotechnice na siebie u polach. No ale też czasami nie wiem. Zobaczymy, co będzie pierwsze. Więc co? Trzymajcie się, cześć.